Co to jest samolot? To jest coś takiego, gdzie ludzie latają i jest zagrażające, bo jak pilot się napluje, to cały samolot jest pijany, może doprowadzić do wypadku i wszyscy pasażerowie zginą. Tam są spadochrony i moja mama może skoczyć odważnie. Twoja mama? Tak, bo ona jest stewardesą. A co to znaczy? Stewardesa to jest ktoś taki, kto jak pasażerowie są głodni, to daje im to przegryzienia. I dużo musi się pacykować. A co to znaczy pacykować? Maluje się i perfumami się obsikuje. Samolot to taka kupa metalu spawana dwoma skrzydłami. Zawsze nie widziały ich żadne latary, bo były nie do zauważenia. Jak statek albo samochód są za wolne, żeby dojechać do Murzynów, to są samoloty, one są szybkie i dojechają się szybko. A czy taki samolot to jest skomplikowana maszyna? Bardzo, bardzo, bo tam są różne silniki, zapasowy też jest. I spadochrony, i kibel wystrzałowy. A czy każdy może zostać pilotem? Nie, jak ktoś nie chce, to nie. A wszyscy, którzy chcą, to mogą? Jak mają mało alkoholu we krwi, to tak. To bzdura, bo człowiek, który chce zostać pilotem, po pierwsze, przez sobie nie może mieć lęku wysokości. Po drugie, musi się znać na maszynie. Poza tym musi być wyszkolony do awarii. Na przykład jakich? Takich, że wszystkie silniki staną dęba. Pilotem może zostać wyszkolony pilot. To jest taka szkoła dla telelolistów. Oni najpierw dają taki sztuczny samolot, wyglądający jak prawdziwy i najpierw ćwiczą w wodzie. Według mnie kiełbasi mu się. Tam ktoś kieruje i się szkoli, jak spadnąć trzeba na maszynie. Ci, którzy mają lęk wysokości, no to krzyczą na całe gardło. Ladunku, ładunku!